Tak bardzo nie chcę tego robić. Hej. Więc dzisiaj, tak jak tytuł filmu, będę oglądała moje filmiki, które tak, może powiem historię, co to są za filmiki. Jest ich aż 4. Ja założyłam kanał na YouTubie w listopadzie w zeszłym roku, a to są filmiki, to są moje pierwsze filmy, które upubliczniłam, bo ja dużo nagrywałam filmów. Pierwszy filmik jest 17 maja i jakby kwarantanna to była taka dobra wymówka, żeby zacząć. Miałam takie, kurczę, to jest ten czas, czuję to, że powinnam już zacząć coś dodawać nareszcie. Się przełamać. Miałam takie, że właśnie nie widzę się z nikim, siedzimy w domu, więc mogę sobie to jakby robić i jest tak w porządku. I wtedy powstał kanał Sara Cwalina i myślałam, że jakby nikt się nie dowie, nikt nie wpisze Sara Cwalina ze znajomych, jakby ja wtedy się strasznie przejmowałam opiniami. Każdy, kto dodaje na samym początku, to jest takie dziwne i jak ktoś się dowie, to jest takie awkward, bo jeszcze nie wiadomo, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy no. I dodałam 4 filmy, po czym nagle zrobiło się chyba 80 wyświetleń i miałam takie fajnie. Ktoś chyba mi napisał, stara fajne vlogi. W tamtym momencie ja, to dla mnie był taki koniec świata, że ktoś się dowiedział o tym, jakby. Wtedy to strasznie przeżywałam. Dodałam wszystkie filmiki na prywatne i założyłam kolejny kanał i tam dodałam te filmiki pod inną nazwą. Długa historia. Ja chciałam już dawno nagrać, jak oglądam je, ale cały czas tak odkładam to, bo się, szczerze się boję, ponieważ to było przed taką moją dużą zmianą, jeżeli chodzi o mindset. No i byłam takim jeszcze takim dzieckiem. Wtedy wiecie, Emma Chamberlain, tak inspo, tak, że 1:1. I byłam bardziej taka... Zaczynamy. Pierwszy filmik to jest co robię w ciągu dnia, Quarantine Edition. Sama jestem ciekawa, co robiłam wtedy. Boję się, szczerze. Dziwnie jest oglądać siebie. Wtedy też miałam zaburzenia, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać i czy będzie triggering. To byłam ja. To byłam ja. Zobaczymy, jak się ludzie zmieniają. Chociaż nie wiem. Pewnie aż takiej dużej zmiany nie... Nie wiem, zobaczymy. O Boże. A, jeszcze szkoła była online. To intro. Więc jadę szybko, później będę... A, nie przywitałam się ani nic. Zrobię jakiś obiad. To są moje słuchawki. Nie wiem, czy nie będzie mi za ciepło, bo mam bluzę. Idziemy. Moja twarz kompletnie inaczej wyglądała. O Boże, wygląda mi taka... O fakt, telefon prawie mi spadł. Zabierzałam słuchawki, bo złapałam za kabel. A jakbym rozmawiała telefon, to ją poka. Q&A na rowerze. Ja wtedy, pamiętam, nagrywałam i kompletnie nie wiedziałam, i to jest normalne na początku, nie wiedziałam, o czym mówić, chciałam nagrywać i nie wiedziałam, co powiedzieć, jakby Q&A na rowerze i nic nie mówiłam, no bo nie wiedziałam, co jakby... Zatrzymałam się na poboczu. I nie rozumiem tych maseczek, bo muszę mieć, jak idę do sklepu, ale ja siebie nie słyszę w tej maseczce, co dopiero sprzedawczyni mnie. To było wyolbrzymione, to nie była prawda, ona kłamała, jakby... I czemu jestem w maseczce w lesie? Rowerz jest na jedzie. O Jezu. Fajnie, mamy tutaj znajomych. No, ja się tak bałam. Ktoś nie mijał, ja od razu, o Boże. Jakby ta osoba pewnie nie zauważyła, że nagrywam. Jakby ta dziewczyna się przejmowała wszystkim za bardzo. Kupiłam chlebek, drożdżówkę z francuską z serem i pączka. Teraz jestem, bo się nie przedstawiłam. I będziemy teraz testować to. Ale ja się boję być tu w lesie. Te efekty. W ogóle nie wypiłam dzisiaj kawy, a mam tyle energii. Ja nie piję kawy. Wow. Good content o jedzeniu drożdżówki. Ale jest tam gorąco. Słuchaj, mam siostrę, gra na pianinie na dole. Noszę sobie takie 5-litrowe baniaki do pokoju i po prostu mam jeden baniek na 2 dni. To prawda, robiłam tak. Przedstawiałam się wam w lesie, gdzie ludzie się często poznają. Ludzie poznają się w lasach, dlatego też się poznaliśmy w lesie. Raczej już zauważyliście, że jestem całkiem irytująca. O Boże! Ja dokładnie wiem, na kim ja się wzorowałam. To nie była Emma, tylko inna osoba. Zwyczajcie się, a jak nie, to nie musicie mnie oglądać. Bo ja siebie też nie będę oglądać. What the fuck? Co i zabierzmy się za jedzenie, bo to...
będzie mój obiad. I może poopowiadam trochę więcej o mnie. Bo wiecie, że nazywam się Sara. Wiecie, że jestem irytująca. Mam trochę ADHD. Mam ADHD na taką obiadę, kolację chcę sobie zrobić burrito. Cały czas myślałam o jedzeniu wtedy, pamiętam. Rano mówię, co zjem na obiadę, kolację. Wegan, jestem wege. O, kolejna informacja. Nie jem mięsa od 3 lat. Jaki super vlog! Cały vlog jest o tym, że o jedzeniu slow-mo drożdżówki. Nie, teraz może tak na serio, poważnie. Mam 18 lat. Chodzę do liceum. Mam 18 lat. To jest mój pokój. Lubię jeść, jak widać. Lubię gotować. Lubię się malować, jak widać. Jestem sportowcem. Zastanawiam się nad tym pączkiem. Może zjem pół. Chciałam całego. Nie bierzcie nic, co mówię na serio. Piękna jest, jak ja. Bo ja często żartuję. Dużo osób nie rozumie moich żartów. Ja też nie. What? Ja kiedyś, teraz przynajmniej tutaj na YouTubie już nie jestem taka, że nie jestem takim żartownisiem, bo nie uważam, że mam jakieś wyszukane poczucie humoru, jakby dużo rzeczy mnie bawi. Ja mam dużo sarkazmu w sobie, z moją siostrą, tak rozumiemy się, jeżeli żartujemy, coś tam mówię, ktoś sobie, że na serio, a ja takie, nie, żartowałam. I wtedy chyba jakoś tak bałam, że wszystko będzie źle odbierane. Nikt mnie nie oglądał, ale bałam się już na zapas, nie? I uznałam, że jak wrócę do ludzi, jak wrócimy do szkoły, to chcę być taka ultra fit. I dlatego zrobiłam sobie taką piękną tabelkę. Spisuję 7 dni w tygodniu i codziennie co ćwiczę. I będzie super. I tabelki są fajne, jeżeli chodzi o treningi i tak dalej. Ale tam miałam taki harmonogram back to school. Mam tyle czasu, żeby wyglądać tak i tak. Ja jem bardzo zdrowo, ale czasem mam ochotę na pączka. Bo to jest tylko pączek, tak? Tłumaczenie sobie, to jest tylko pączek. Żeby być bardziej zorganizowanym. To jest dużo wolnego, muszę dużo rzeczy porobić. Codziennie piszę listę, co muszę zrobić, żeby sobie jaka jest pogoda. Ja zawsze mam zorganizowane, akurat jeżeli o to chodzi. Nawet przed tą moją zmianą. Znaczam, jak coś mi zostaje, to sobie na drugi dzień to daję. Jest super. Ja bym mogła nie wracać do szkoły. Jedyne, za czym tęsknię, to są znajomi, imprezki. Oj, to po pół roku uznasz, że nie chcesz nikogo już widzieć. I was obsessed with myself. Ja pamiętam, że ja wtedy czułam się jak queen, queen. Okej, mój tata pojechał. Przyszła do mnie paczka. Co? Zamówiłam sobie z prowokatera top coat, pasę i paznokci w takim różowym kolorze. Fajne. Nie pokazałam. Fajne. Teraz mam takie paznokcie. Ja będę wtedy miałam fazę euforia vibes i to wszystko. Planuję teraz i zrobić trening na dworze, bo jest piękna pogoda. I będę robiła te treningi od Robin Holtzken. Są na nogi. To są najlepsze treningi na nogi, tak szczerze. Ja robię dalej. Później zrobimy burrito, później jeszcze będę robiła cardio, a jeszcze muszę dzisiaj zrobić do szkoły zagadnienia z biologii. Hello! Jezu, jaka krótka wstawka, ale fajnie. Ja dużo robiłam, jakby to serio było przed tą moją zmianą, bo jakby w maju nagrywałam, później miałam ten taki najgorszy okres w moim życiu, bo według mnie zmiana u mnie nastąpiła wtedy, kiedy sięgnęłam dna. Jestem cringy i to wszystko. To byłam ja. Ja zawsze byłam zorganizowana, dbałam o siebie, później właśnie było źle. I teraz jakby w listopadzie, od listopada jakby wróciłam z tego wszystkiego. Szło coś takiego. Burrito. Z tofu, z pomidorami, z sałatą, z kolą. Nie dało się tego zamknąć. SpongeBob. Wygląda w ogóle jak umie 12 lat. Godzina 21:30. 20? Jeszcze do wypicia trochę wody. Może zabiorę się za składanie tego. Chcę iść wcześniej spać, bo i tak wcześniej wstaję. A i robiłam trening jeszcze przed prysznicem. Cardio. Jest super. Ja mam super koszulkę. Dostałam od brata wtedy, pamiętam, na urodziny.
Kisses, kisses, like a surprise if you're lonely. What? Myślałam, że będzie gorzej, tak szczerze. To pierwszy filmik. Dobra, oglądamy drugi. Co robić, jak ci się nudzi? Jestem przy stanku, jadę odebrać paczkę. Jedzie mój autobus po zakupach. Mam tu samą koszulkę na sobie. To jest w ogóle na co? Na PKS-ie u nas w mieście. Hej. Wróciłam z... To krzesło. Moje jebam... Gdzie... Będziemy się malować. Muszę mieć tutaj gumę do rzucia, bo zamulam totalnie. Zamulam. Tu mam lusterko. Na początku chciałam pokazać, co kupiłam w Rossmanie na promocji. To też było na promocji. I wychodzę dzisiaj spotkać się ze znajomymi za 2 godziny, 2,5 godziny. Ale uznam, żeby nie było tak nudno, napisałam sobie na karteczce. O, przygotowała się do filmu. Co można robić, jak ci się nudzi? Później praca w ogrodzie. Możecie pomóc waszym rodzicom przy ogrodzie. Możecie plewić, kosić, posadzić jakieś warzywka. Możecie spędzić czas z mamą w tym ogrodzie i być dobrym dzieckiem. To jest najmniej użyteczne rady. Co robi, jak się nudzi? Idź pracować w ogrodzie. Zakupy online. Bezpieczne zakupy. Bezpieczne zakupy. Jak ci się nudzi, robić zakupy online. Bezpieczne to jest, więc można robić, nie? Tak, możecie na przykład na TikToku zablokować wszystkich swoich znajomych, jeżeli się wstydzicie. Ja to zrobiłam. O Jezu. Ale nie ma czego się wstydzić, okej? Okay? Żeby nie mieć depresji. Wydawać, że nie umiem się malować, ale... Mówiłam dużo prawdy, jakby... Mówiłam wszystko z serduszka, co czułam. Jest mnóstwo dobrych seriali. Ja zaczęłam oglądać różne dokumenty na HBO. Filmów. I seriali. Które warto zobaczyć. Trailer Park Boys. Oglądam lekko stronniczych. Uważam, że to jest fajne. Codziennie dodajmy 18. Jakie promo! Kocham, kocham w ogóle. Teraz jakoś nie oglądam, ale lekko stronniczy wtedy pamiętam. Obsessed. Oni wtedy wrócili i... O Boże. Self-love. Czujecie się, że na przykład nie macie znajomych, bo siedzicie w domu. Ja miałam takie poczucie. No, ja wtedy już miałam takie, jakby to siedzenie w domu, już na samym początku mi tak pokazało, że jakby nikt nie pisał do mnie i miałam już takie poczucie, że nie mam znajomych. No, ale jeszcze wtedy nie odpuściłam, tylko dalej latałam za innymi. Może dzisiaj znajdę sobie chłopaka. Szukam chłopaka, ale takiego, który się nie zakocha. Czemu takiego, który się nie zakocha? Ja miałam wtedy takie, że nikt mi się tak nie podobał. Chcę być z kimś, ale kto się nie zakocha, bo ja się nie zakochuję. To tak wyglądało. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. A miałam tutaj jakoś krótkie? Chyba sama obcinałam te włosy. Dziwnie się malowałam w ogóle, dziwnie wyglądałam, nie wiem, jakoś inaczej. Okej, okay, kolejny vlog to jest co robię w nocy. Nocny vlog, quarantine edition. Mama się zapytała, komu wysyłam zdjęcia. Wielka tajemnica, no nagrywanie to było, wszystko pokryłam. Aldi, wiadomo. Tu muszę muzykę usunąć, ale... To jest edit z
ćwiczenia. Tutaj mam zieloną glinkę z wodą. Glinki od zawsze w moim życiu. Dzisiaj ogólnie był całkiem niezły dzień, dużo porobiłam. Wczoraj na imprezie. Chwila, co tam było? Byłam na imprezie. Wiecie jak to jest rano. Jeszcze muszę wziąć witaminy. Ja wyglądając tak chodziłam na imprezę. Ja w to nie wierzę. Jakby, dobra, może teraz za dużo się nie zmieniłam. Najwięcej w głowie się pozmieniało. Chociaż wydaje mi się, że też z wyglądu. Ale wtedy taka nieświadoma chodziłam na imprezy. I rano były flashbacki, co ja powiedziałam, co się nie wydarzyło. Ale to było śmieszne, bo taki healthy lifestyle, jednak planowanie, organizacja. A z drugiej strony to jak chodziłam na imprezy, to wiecie. A wyglądam tak niewinny, nie? To jest tak śmieszne. Biorę witaminę B12. Są mega słodkie. Później biorę... O, mam straszny Magnes. Problem ze skurczami. Biorę biotynę, cynk na cerę. Rutyna skorbin. Skorbin. Dobranoc. Daj mi subskrybę. To jest śmieszne, bo tak widzę, że jakby mówiłam o rzeczach, które jakby teraz też bym o nich może powiedziała. Okej, okay, ostatni vlog. Jest! Tu już się czułam jak queen youtuberka, bo czwarty filmik. 9:30 i jest niedziela, jest piękny dzień. W sumie przez weekend umiem najwięcej porobić. Wczoraj już posprzątałam cały swój pokój, ale dzisiaj mam dużo pracy przed sobą. Ubieram się i idę robić śniadanie. Nie pada, chyba. Przyniosłam sobie mój baniak 5-litrowy. Ale edit! Boobies! Spróbuję ogarnąć. Pamiętam, ja wiem kogo oglądałam. Ja powiem, Alyssa Violet. I ja byłam po prostu kopią i miałam takie, chcę być nią i chcę nagrywać tak jak ona. Muzykę muszę wyciszyć, ale jest Hotline Bling od Drake'a leci. Beyoncé, 7-Eleven. Don't you drop the alcohol! O, robimy śniadanie. Omlet i tosty. Idę robić obiad. Poedytowałam trochę, ale mam problem z przesyłaniem filmików przez AirDrop. A nie wiem co wtedy, co to był za problem. Drops. Nie wiem o co chodzi, ale to zajmuje jeszcze więcej czasu, niestety. Moje włosy... Dalej żyją własnym życiem. Tutaj mam frytki z piekarnika, szparagi, pomoc i ryba, to jest pstrąg tęczowy. Skończyłam edytować, jest 19:06, a zaczęłam o 16:30. Edytowanie, wtedy mi to tak długo zajmowało. Tu edit cały się wciągnęła. Chyba nic nie słychać, bo mam słuchawki. Dodaję to od razu. I jeszcze... Jaka ona była happy. To widać po oczach już. Jakby robiłam coś, co sprawiało mi, jakby edytowanie mi sprawiało też mega dużo frajdy. Mega happy. Jak skończyłam filmik, ja byłam wtedy taka dumna z siebie i zadowolona. No i widać. Po prostu jak robisz coś, co cię jara, co się podoba, cieszysz się po prostu na samą myśl, wstajesz łóżkę, żeby to robić. I to jest taka rzecz, która najbardziej motywuje, jak robisz coś, co chcesz robić w swoim życiu. Mam pół pomidora, ogórek, rukola. Chleb żytni z humusem. Te wzdychanie. Chleb żytni z humusem. Owek tofu. I kiełbaski sojowe. I trochę musztardy. Niam. Niam. Ale to jest smutne, Boże. Idę spać. Okej, okay, to by było na tyle. Jeszcze nie wiedziałam, co chcę pokazywać na kanale. Ja tylko wtedy wiedziałam, że chcę nagrywać. I nie interesowało mnie za bardzo co i po prostu nagrywałam. Ale śmiesznie jest tak zobaczyć jakby siebie sprzed roku. Niesamowita pamiątka. Ale tak, to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. I co? Wiem, że za niedługo zaczyna się szkoła i chyba stacjonarnie? Tak? Jestem ciekawa, ile osób stąd idzie do szkoły, bo myślałam taką krótką serią back to school, żeby nagrać śniadania do szkoły, outfity do szkoły i może mindset, jaki ja mam aktualnie, bo też idę na studia. Te, na które idę teraz,
nie są zbytnio powiązane z tym, co chcę robić w przyszłości, ale jest to droga i muszę iść, żeby później móc iść dalej. Szkoła to jest tylko etap w twoim życiu i to nie jest najważniejsza rzecz na świecie, ale warto, jak się coś robi, to robić to na 100%. Ale dobra, nie przedłużam, możesz mi dać znać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się niedługo. Pa! Like and subscribe! O Boże, pa pa!